Miałeś jakąś przygodę? Przygodę? Nie. Owszem, natknąłem się na Rzymian. Wielka mi przygoda. Ej, Obelix, wpadniesz na pieczonego dzika? Zaniosę tylko ten menhir i zaraz przychodzę. Ciekawe, czy szef da mi wolne popołudnie. Co za los, dobrze, że już środa. 3 dni pracy w tygodniu to mordęga. Powiem, że dostałem rutynowego komputerowstrętu. O nie, to było w zeszłym tygodniu. Już wiem, spróbuję z nuklearofobią. Tak, powinno się udać. To naprawdę poważna sprawa. Tylko patrzeć, a nie będziesz miał w ogóle piór. A nie mając piór, nie będziesz mógł wcale latać. Nie będę mógł latać? Bzdury pleciesz, potrafię doskonale latać. I doskonale spadać, jak się okazało. To nadzwyczajne. To po prostu niebywałe. Ale co to jest? Jak to co? Taki wichajster. Ludzie używają takich dingsów do prostowania włosów. Wiesz, bierzesz trochę włosów, nawijasz delikatnie, podciągasz i voila! Masz nietrwale, co prawda, ale za to nienaturalnie uformowaną czuprynę, za czym żony ludzi po prostu przepadają. Teren zamknięty zaczyna się za wysokimi sosnami po lewej stronie. Ale ostrzegam przed szkodnym miśkiem imieniem Jogi. Jest tłusty, futrzasty i dosyć wredny. Co ty zrobiłeś, Płomyku? Wspaniale, cudownie, idealnie. Jak to jest zrobione? Zostaw mnie i to już. Przestań. Przestań, słyszysz? Dosyć. Proszę to zaraz zamknąć. Czy pan rozumie? Ja bardzo przepraszam. To znowu ty? Kazałem ci się wynieść! Zapchlony gryzoń, popadły złodziej. Panie Zającu, otworzy pan? Obecnie zajmuję się czymś niezwykle ważnym. Błagam! To pani rola, panno Franco. Płacę pani za otwieranie drzwi. Mam pomysł! Ty ukradniesz klejnoty! Dlaczego na to nie wpadłem? A ja je odzyskam! Doskonale! Jutro na pikniku przekona się, jaki jestem dzielny! Dziękuję ci za uratowanie mych ludzi. Wiele mówili o twej odwadze w walce. Może mimo wszystko pozostała nam jakaś nadzieja. Jeśli chcesz, możesz wynająć paru z moich najemników, których ocaliłeś. Jeszcze jedno. Weź proszę ten zestaw run. Zbierałem je na tarcze, ale wydaje mi się, że ty je lepiej wykorzystasz. Republika nie jest już tym, czym była dawniej. Senat jest pełen chciwych, kłótliwych delegatów. Nie interesuje ich wspólne dobro. Koniec ze mną! Jeszcze nie teraz, panie! Zobacz, co tu mam! Co? To najnowszy z moich wynalazków. Utrwalacz dźwięku. Głos kukułki nagrałem o świcie, a ty usłyszałeś go w południe. No, co o tym myślisz, panie? Mam teraz powód, żeby cię zamknąć razem z tym wyrzutkiem. Kiedy już zlokalizujecie wrak, włączcie program fotograficzny. Jasne, tato. Powtarzam jeszcze raz. Nie zgrywać bohaterów. To jest rozkaz. Takie rozkazy to strata czasu. Pański poeta Emerson napisał, że odwagą rządzi nie rozum, tylko serce. I właśnie serce mi mówi, że czekają nas kłopoty, o jakich nam się nie śniło. Gutierrez zdestabilizował pole energetyczne, które zasila cię poza internetem, dlatego jesteś taki słaby. Jeśli tam nie wejdziesz w ciągu godziny, znikniesz jak mój przodek, który udał się na poszukiwania potwora z Loch Ness. Gutierrez jest sprytny. Pomyślał o wszystkim. Teraz spokojnie czeka w sieci jak pająk na swoją zdobycz. Zamierza cię unicestwić. Ale masz długie monologi w tym odcinku. Właśnie, wykorzystują mnie. Co za serial. Wszystkie skomplikowane wyjaśnienia spadają na mnie. Gadam jak papuga. O, ale zaraz, chwileczkę, a gdybyś ty został tym bałwanem? Co? Czekaj,
Słuchaj, ty żenisz się z księżniczką, tak? I wtedy ty, jasne, że ty zostajesz sułtanem. To ty żyjesz? Myślałem, że zdeżarł cię ten tłuszczopita. Nawet mnie nie ukosił. Podpuściłem go, żeby zjadł kukłę sera, wołków zbożowych i pół tłustego tofu. Chyba zdrowa żywność mu zaszkodziła. Uspokój się, ty kłótliwy, zarozumiały, nadęty satrapo! Zarozumiały, nadęty? Broń się, Stefanie! Ostrzegam cię, Hubercie, to się skończy wojną! Naprzód, za honor, za królestwo! No cóż, dzieciaki, nie wiem, czy właśnie nie rozmawiacie z duchem. O czym pan właściwie mówi? Słyszeliście o moim pradziadku, doktorze Jekyllu? Podejrzewam, że tak jak on, zamieniam się czasem w Hajda. Albo raczej w ducha Hajda. Co? Duch? Słuchaj, Kacper, chcieliśmy ci powiedzieć, jak będziesz starszy, ale chyba już czas, byś poznał prawdę. Jeśli nie pójdziesz do szkoły po strachu i nadal będziesz przyjazny, niechybnie zostaniesz skazany na zesłanie do Doliny Mroku. Straszny, że aż strach pomyśleć. Co w tym strasznego? Chłopcze, jeśli się tam znajdziesz, nie wrócisz do nas nigdy. Musimy działać. Zgadzam się, ale kogo posłać? Mistrz Windu nadal walczy na Dantooine. Poprowadzić atak mistrz Obi-Wan może? Moja armia jest gotowa, możemy wyruszać. Tak, i młody Skywalker również. Sugeruję, żebyśmy dali mu specjalne dowodzenie nad twoimi jednostkami. Jego wyjątkowe umiejętności będą przydatne. Jeszcze jedna wpadka i będzie z nami koniec. Nie kracz baryła, wiesz ile nam za to wpadnie forsy. Tak, ale muszę się zastanowić. Musisz się zastanowić? Co ty jesteś, filozof? Nie strugaj ze mnie wariata. Ja tu jestem od tego, żeby myśleć. Tak, to jest wydarzenie. Tak jest. Przecież nie co dzień rodzi nam się książę. Serdecznie gratuluję. Nikt nie ma prawa śmiać się ze mnie. Zaproponowałem tym głupkom z elektrowni rewelacyjne źródło taniego prądu, a oni mnie wyśmiali. Będą tego żałować. Wysłałem moje żądania na policję i tym razem to ja będę się śmiał ostatni. Zapytała, co jesz? Czy dla ciebie tylko uroda jest ważna? A ty zapytałeś, co jeszcze się liczy? Nie. Zachowałem się głupio. Powinieneś napisać książkę. Jak urazić kobietę za pomocą 6 sylab. Tropiciele udowodniły, że moje celowniki komputerowe potrafią odnaleźć Spidermana. To moje celowniki komputerowe. Ja dałem pieniądze. Wy je trwoniliście na zabawki, które go nie pokonały. To nie było ich zadanie. Kto więc je wykona? Panowie, przedstawiam wam zabójcę pająków. Czarną wdowę. Co? Nie do wiary. Jak taka bestia jak ty może zrozumieć mój wynalazek? Ponieważ ta bestia też jest naukowcem, doktorze Flynn. Pozwoli pan, że się przedstawię, doktor Gulliver. Miałbym uwierzyć, że taki olbrzym jest naukowcem? A może również wielkim artystą? A więc jesteś mistrzem olimpijskim. To bardzo ciekawe. U nas w wiosce też są zawody. Ale ponieważ wszyscy pijemy magiczny napój, zabawa nie jest pasjonująca. Słyszysz, co mówię? Powiedziałem, że to nic pasjonującego, bo wszyscy przybywamy w tym samym czasie i ciągniemy losy, kto wygrał. Ale wiesz, ja nie potrzebuję dobiegania magicznego napoju. Jestem najszybszy w każdym wyścigu. Kim jesteś? Jestem Farkart. Służyłem pułkownikowi przez 60 lat i powinienem odziedziczyć ten dom. Niestety, stary głupiec postanowił zapisać wszystko tobie, dom i klejnoty rodowe. Więc do usług, panie kudłaty! Od ponad 5000 lat świat musi się zmagać z brutalnością apokalipsa. Sam wiesz, co to oznacza. Powstrzymamy go dziś, ojcze. Czuję to! Jest teraz w piramidzie. Wtłacza energię w to swoje prawie martwe ciało. 500 lat poszukiwań doprowadziło nas aż tu. Długo czekaliśmy na tę życiową szansę, więc albo zwyciężymy, albo zostaniemy tu na zawsze. Jakie wieści mi przynosisz? Próbuję je sobie przypomnieć, ale jestem taki głodny, taki słaby. O, mdleję. A w dodatku nikt nam jeszcze nie dał złamanego grosza. Przestaniesz ty wreszcie jęczeć?
Jutro o tej porze będzie już z tym koniec. Weźmiesz swoją dolę i znikniesz szybciej niż mówi się śmierć pieskom. A teraz już śpij. Nie oczekuj przywilejów tylko dlatego, że twoim przeznaczeniem jest ocalenie świata. Nie możemy się doczekać pierwszej lekcji. Tylko odpoczniemy kilka dni. Jeśli pragniesz odpoczynku, pojedź na tropikalną wyspę. Jeśli nie, widzimy się jutro o świcie. Żołnierze Dwulicusa mogą nas zaatakować w każdej chwili, a jest ich 1000 razy więcej niż nas. Tylko tyle, naprawdę? No, ale my mamy magiczną miksturę. O, składników wystarczy tylko na jeden kociołek. A oni też mają miksturę. Co? Dwulicus mnie zmusił, żebym mu ją przygotował. Mam tu stary adapter Bambino, podsmażak do sera, produktor superkaczorów, sup atomowy sprzątacz pokojów. Co pan powiedział? Sup atomowy sprzątacz pokojów. No właśnie. Niestety jest w fazie testów i może wybuchnąć. Nie, nie o to chodzi, tylko o ten produktor. A, o to. Ten złom miał wzmacniać wybitne kacze zdolności, ale nie umiem go uruchomić. To on, szefie, nie rozumiem. Wiem, co sobie myślisz, Grymas, ale przysięgam, że to nie moja wina. Dostał dożywocie! Pinol, ja nie życzę sobie oddawać 50% zysku mojemu partnerowi Charlie'emu. Czy jego głowa ma się znaleźć między młotem a kowadłem? Ostatnio pojawiły się wielkie zaburzenia mocy. Wyczułem je. Mamy też nowego wroga. To młody buntownik, który zniszczył Gwiazdę Śmierci. Jestem przekonany, że chłopak jest dzieckiem Anakina Skywalkera. Chcieliście mnie nabrać. To jeden z wygłupów Skubiego. Prawie wam się udało. Co? Żart? Niemal uwierzyłem w waszą opowiastkę. Ale... Nasz dobry, stary, poczciwy Skubi chce zmienić wizerunek. No, 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 niezła komedia. Asterixie, przygotowałem dla ciebie magiczny napój. Na pewno się przyda. Płyńcie na północ, aż waszym oczom ukaże się latarnia morska. Potem w lewo. W lewo. Potem za przesmykiem w prawo i prosto, po lewej. Zobaczycie samą atmosferę po lewej. Nie przerywaj, bo coś pomylisz. A potem trochę się komplikuje. A można by jeszcze raz? A co tutaj robi lekarz? Chory był ten dinozaur? Nie, nie, Paddingtonie. Doktor Kenmore jest paleontologiem, naukowcem i zajmuje się prehistorią. Wraz z tobą, połchatanie, powróciła radość do wioski. Spójrz na te uśmiechnięte twarze. Ale jednej uśmiechniętej twarzy tu nie widzę. Gdzie moja córka? Znasz Pocahontas. Ona ma ducha swej matki. Pędzi, gdzie poniesie ją wiatr. Święty Mikołaj! Święty Mikołaj! Nie mogę znieść tego imienia! Jak śmiesz je przy mnie wymawiać? O, przepraszam. Chodziło mi o tego dziada z brodą. Teraz lepiej. Grudzień to najokrutniejszy miesiąc. Ale panie! Grudzień to miesiąc tych urodzin. 18 grudnia. Czas radości. To czas kolejnych upokorzeń, jakie zgotuje mi Oskar. Tak, zapomniałem. Wasz świat jest dziwny. Co tu się stało? Nie, 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 nie. To całkiem naturalne. Już od zarania dziejów nieśmiertelny Aku bezlitośnie rządzi ziemią, grabiąc jej bogactwa, kiedy mu się podoba. Lecz i tego mu nie dość. Otworzył swoje porty na galaktykę, aby móc czerpać z bogactw innych światów. Zaczekajcie! Nukus będzie miał pełne wsparcie, kiedy przyjdzie tu po monetę. Skryjcie się za skałami i czekajcie na mój znak. Gwiezdni wojownicy też będą nas wspierać. Teraz pójdę po duszka. Powodzenia! Nawzajem! Jaki fajny wypchany puchacz! Sam się wypchaj! Wypraszam sobie! Jest żywy i gada! A jakże? I znacznie lepiej niż ty! Ostrzegam cię, młody człowieku. Nie przeszkadzaj mi w mojej misji. Jakim prawem go ścigasz? Hulk jest sprawcą wielu ciężkich przestępstw. Cierpią przez niego niewinne ofiary. Jeśli ktoś tutaj niesprawiedliwie cierpi, to właśnie Hulk. Nie wtrącaj się, albo zostaniesz ukarany wraz z nim. No bardzo dziękujemy za ratunek. Żałuję, że was nie chapnęły. Nienawidzę wrednych turystów. Spłoszyliście mi dużego plujka wymoczki! Czemu nie przyjechałeś z mamą? Nie rozmawiam z nią. Właściwie zostawiłem ją. Co ty mówisz? Pokłóciliście się? Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, to
oszukiwała mnie. O, to dopiero miłość. Babcia cię oszukiwała? Tak, w domino. Królik amerykański jest zwierzęciem zmierzchowym. Co to oznacza? Ja wiem! Wiem, że wiesz, Lorna. Zobaczymy, czy ktoś inny wie. Dzięki, mój Ambroży, przybyłeś w samą porę. Nigdy, jak wiesz, nie miałem wrogów aż tu wczoraj. Wieczorem zostałem napadnięty i uwięziony. Na domiar złego ten złoczyńca zabrał mój odświętny uniform i pobiegł ograbić muzeum. Musimy powiadomić gwardię kurnikową. Dobrze, dobrze. Hordak powinien mi być bardzo wdzięczny, bo przecież nasza misja odniosła wielki sukces. To ten rebeliancki łucznik. George stracił wiarę w to, jak ważne jest wykonywanie obowiązków władcy. Jego wyobrażenie o życiu jest w niezgodzie z tym, co się dzieje. Czy to się leczy? George musi powrócić na łono natury i medytować, aż uda mu się pogodzić marzenia z rzeczywistością. Módl się, żeby policja ją znalazła, bo znajdziemy się na ulicy i będziemy musieli chyba żebrać. I miejmy nadzieję, że wieść, iż dzielny tatko Sterling przeżył lawinę, to tylko zwykła plotka. Bo inaczej wiesz, co nas czeka. Będziemy... Nie, nie, chodź. Goli. Bez grosza. Biedni. Nie mieć pieniędzy. Musimy mieć forsę. Możesz spróbować jeszcze raz, jeśli będzie trzeba. Odbudujemy urządzenie. Czasu mamy bardzo dużo. Ale mnie się udało! Powstrzymałem zabójców! Musiało się więc zdarzyć coś innego. Coś, co pozostawiło przyszłość taką, jaka jest. Na pomoc! Maski! Policja! Straż! Wojsko! A to drań! Zniszczył mi radio i jeszcze uciekł! Teraz już nikt nie odnajdzie Scotta! To zależy tylko ode mnie. Dam sobie radę. Nie uda się tym porywaczom. Naprzód! Ostrzegam. Lepiej się stąd zabieraj. Za żadną cenę. W takim razie może Hak przemówi ci do rozumu. Kapitan Hak nie wie, że tu mieszkamy. To jest nasz sekret. Raczej był. Żegnam was. I nie chcę was tu więcej widzieć.